Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek biologii dla klasy szóstej. Dziś ostatni odcinek dotyczący ptaków różnorodność gatunkowa i znaczenie. Ptaki można spotkać w każdej strefie klimatycznej. Przystosowały się do różnych środowisk i rozmaitych sposobów zdobywania pokarmu. Drapieżcy. Ptaki drapieżne mają silne szpony i zakrzywiony dziób. W Polsce drapieżnikami są orły. Sokoły, jastrzębie i sowy. Owadożercy Najbardziej znane z polskich owadożerców są dzięcioły. Mają twardy, ostry dziób, który służy do odłupywania kory i wydobywania larw owadów spod niej. Palce tych ptaków mają inny układ niż pozostałych gatunków. Dwa palce są skierowane do przodu, a dwa ku tyłowi. To ułożenie ułatwia siadanie na pionowych pniach drzew. Także sztywne pióra ogona pomagają w podpieraniu się. Dzięcioły są nazywane lekarzami drzew, ponieważ wyjadają larwy szkodników, np. korników. Na zdjęciu dzięcioły duże, odwiedzające karmniki zimą. Samica z lewej i samiec po prawej. Ziarnojady Ptaki odżywiające się nasionami, mają krótkie stożkowate dzioby którymi rozłupują nasiona docierając do smacznego wnętrza aby bezpiecznie siedzieć na gałęziach ich palce zaciskają się wokół tworząc obręcz w Polsce najpopularniejszymi ziarnojadami są wróble ale także gile i szczygły ptaki odcedzające pokarm z wody w celu odcedzenia z wody cennego pokarmu Wykształciły szeroki, płaski dziób z rogowymi listewkami na bokach. Taki dziób działa jak sitko. Również nogi są przystosowane do pływania. Błony pławne między palcami działają podobnie jak płetwy. W Polsce takimi ptakami są kaczki, gęsi oraz łabędzie. Taki brodzące. Długie, szczupłe nogi z szeroko rozstawionymi palcami Umożliwiają tym ptakom bezpieczne chodzenie po grząskim terenie. Wypatrują zdobyczy i chwytają ją długim, ostrym dziobem. Z ptaków brodzących w Polsce można spotkać bociany i czaple. Na kolejnych ilustracjach zobaczycie różne kształty dziobów ptasich. Po kształcie dzioba można rozpoznać, w jaki sposób dany ptak zdobywa pokarm. Dziób wszystkożercy. Przystosowany do zdobywania wszelkiego rodzaju pokarmu. Dziób owadożercy. Te ptaki odżywiają się głównie owadami. Dziób ziarnożercy. Głównym pokarmem tych ptaków są ziarna. Dziób do skubania szyszek. Dziób nektaropijcy. Czyli dostosowany do spijania nektaru z kwiatów. Dziób owocożercy czyli do zjadania owoców dziób do kucia w drewnie dziób do przecedzania dziób do zbierania z powierzchni dziób do drążenia w błocie dziób do drążenia dziób filtracyjny dziób do łowienia ryb z powietrza dziób do łowienia ryb pod wodą dziób padlinożercy Dziób drapieżnika Ptaki grzebieniowe Nazwa pochodzi od grzebienia na mostku, do którego przymocowane są mięśnie poruszające skrzydłami. Te ptaki mają dobrze rozwinięte skrzydła, są zdolne do długich przelotów. W Polsce można spotkać m.in. sokoły, rudziki i szpaki. Ptaki bezgrzebieniowe Są to ptaki nielatające. Nie mają grzebienia na mostku ani dobrze rozwiniętych mięśni piersiowych. Za to mają silnie umięśnione nogi i bardzo szybko biegają. Należą do nich kiwi, kazuary i strusie. Strusie można spotkać w Polsce są hodowane na specjalnych fermach dla mięsa, piór i jaj. Pingwiny. Te ptaki mają co prawda grzebień na mostku. I silnie rozwinięte mięśnie piersiowe, ale nie latają, a ich skrzydła bardziej przypominają płetwy. Są świetnymi pływakami i znakomicie nurkują, a błony pławne na ich stopach pełnią funkcję steru. Znaczenie ptaków. Są hodowane ze względu na jaja, głównie kurze i mięso, które jest chętnie jadane przez człowieka. Pióra puchowe, gęsi i kaczek, Stanowią wypełnienie kołder, poduszek oraz kurtek. Kanarki i papugi hodowane są także jako zwierzęta domowe. W parkach i ogrodach hodowane są pawie ze względu na ich piękne ogony. Na zdjęciu spacerowiczka w łazienkach królewskich w Warszawie z pawiem. Ptaki mogą wyrządzać szkody w sadach czy innych uprawach jak na przykład w rublej szpaki albo w stawach hodowlanych lub jeziorach kormorany na zdjęciach z lewej szpak z prawej kormoran zagrożeniem dla ptaków jest płoszenie ich w naturalnych siedliskach niszczenie ich terenów przez wyrąb lasów czy osuszanie terenów wypalanie łąk zanieczyszczanie powietrza zagrożeniem są także kłusownictwo i niekontrolowane polowania. W Polsce prawie wszystkie ptaki są objęte ochroną gatunkową. Na zdjęciu zagrożony wyginięciem bocian czarny. Dokarmianie ptaków ptactwo, zarówno wodne jak i lądowe, należy dokarmiać dopiero wtedy, gdy jest mróz i śnieg. Absolutnie niedopuszczalne, jest karmienie ptaków nad pleśniałym chlebem. Szkodzi im dokładnie tak samo jak ludziom. Odpowiednim pokarmem dla ptactwa wodnego są gotowane drobno pokrojone warzywa, np. marchew i ziemniaki. Kaczki ponadto lubią groszek, sałatę, kukurydzę i winogrona. Dla wróbli, sikorek i innych ptaków lądowych odpowiednie są ziarna dynia, słonecznik, siemię i niesolony tłuszcz. Karmienie chlebem wywołuje u ptaków schorzenie zwane anielskim skrzydłem. Anielskie skrzydło, angel wing, crooked wing, zespół chorobowy występujący głównie u ptactwa wodnego, objawia się deformacją ostatniego stawu w skrzydle, w wyniku czego lotki, Zamiast układać się wzdłuż ciała, zaczynają wystawać prostopadle na zewnątrz. Wada ta z czasem utrudnia, a nawet uniemożliwia ptakom latanie. Anielskie skrzydło spotyka się głównie u kaczek, gęsi i łabędzi. U dorosłych ptaków choroba ta jest nieuleczalna. Na zdjęciach kaczka ze zdeformowanymi skrzydłami. Dziękuję, to już wszystko i zapraszam na kolejny odcinek.